Wojna na Ukrainie, ale też jak chrześcijanin ma podejść do czasu i spraw wojny. I będziemy mówić najpierw o realiach wojny na Ukrainie, potem o sytuacji militarnej na ziemiach izraelskich za czasów Jezusa, co Jezus, apostołowie, Jan Chrzciciel mówili o wojnie, o żołnierzach, jak chrześcijanin ma podchodzić do sprawy wojny i obrony, o pierwszych wojnach narodu izraelskiego, o przepisach prawa Bożego dotyczącego wojen, wojny prowadzone przez Izrael w Starym Testamencie, czy mamy jeszcze oczekiwać jakichś innych wojen i jaki jest stuprocentowy sposób, aby wygrać wojnę według Biblii. Tak jak mówiłem, w ten czwartek, w ten tłusty czwartek, te wiadomości, no nie tłuste, przyszły i zaczęła się wojna na Ukrainie. W piątek, kiedy już był drugi dzień wojny, jakoś tak w ciągu dnia taka mi myśl przyszła i sprawdziłem wiadomości, poprzyglądałem jeden portal, drugi portal z wiadomościami. Potem na wieczór jeszcze raz, też dwa portale. Ani słowa o COVID-zie, ani słowa. Nic, zupełnie, wszystko wygasło. Nagle, no wiadomo, stała się ważniejsza rzecz, wojna na Ukrainie. Ale to pokazuje, czym żyje świat, czym żyją ludzie, jakim strachem się karmią ludzie. Bo to jest karmienie strachem. To jest karmienie sensacją, to jest karmienie tym, co ma nie przybliżyć do Boga, ale oddalić do Boga. A czym się karmisz, tak wzrastasz. Wiadomości o COVID oddalały ludzi od Boga, a wiadomości o wojnie również. Ja sam wiem po sobie, że kiedy siadłem do czytania Biblii, nagle coś tam piknęło mi, sprawdzam, aha, już jakieś nowe wiadomości o wojnie, coś, jakieś nowe filmiki, jakieś ten... Oddala to człowieka od Boga. Te wszystkie wiadomości, którymi nas karmią, oddalają od bliskości z Bogiem. Ja bardzo zwracam uwagę na wiadomości dotyczące Izraela. I nie wiem, czy w tym natłoku wiadomości o wojnie w Ukrainie zwróciliście na to, co się dzieje obok, czyli o wiadomościach z państwa Izrael. Jak byliśmy za drugim razem w Izraelu, ci, którzy byli, pamiętają tą sytuację, że powstało napięcie między Izraelem a Polską. Stosunki się bardzo oziębiły, bardzo ostro poszło i ambasador państwa Izrael został albo wydalony, albo Izrael go odwołał. Nie pamiętam już teraz tych szczegółów, ale Polska w ambasadzie nie miała ambasadora Izraela i przez długi czas, aż prawdopodobnie do dzisiaj lub do jutra. Okazuje się, że kiedy Izrael poprosił o ewakuację Żydów z terenu Ukrainy, Polska wystąpiła jako pierwsza i przez Rzeszów, przez lotnisko w Rzeszowie bardzo dużo Żydów zostało ewakuowanych do Izraela i Izrael ocieplił stosunki z Polską i ambasador wraca. Albo dzisiaj wróci, albo jutro, takie są wiadomości. Ale jeszcze jeden też aspekt związany z Izraelem i z tą wojną na Ukrainie w ostatnich dniach dał się odczuć. Kiedy Rosja zbierała wojska, gromadziła na Białorusi, czy pod granicą na wschodzie, czy przyjeżdżało wszystko na Krym, wojsko rosyjskie, Izrael milczał. Inne państwa tam próbowały coś nawoływać, potępiać, czy wzywać do opuszczenia. Z Izraela nie wychodziło żaden komunikat. Była cisza. Natomiast kiedy rozpoczęła się wojna, Izrael jako jeden z pierwszych państw potępił ten atak. Jak wiecie, Izrael toczy walkę z Syrią w tej chwili. O wzgórza Golan, o to, że partyzantki tam wspierane przez Iran atakują od tamtej strony syryjskiej, Izrael, rakiety spadają. I momentalnie, kiedy prezydent Putin uznał niepodległość tych dwóch republik, Donieckiej i Ługańskiej, Syria jako pierwszy kraj, prezydent Assad, uznali także tę niepodległość. Na co Izrael wyraźnie potępił i atak, i samo to uznanie, i Rosja w odpowiedzi
napisała, tam minister spraw zagranicznych bodajże napisał taką wiadomość, że Izrael bezprawnie okupuje wzgórza Golan, że to są tereny Syrii i że trzeba zrobić z tym porządek. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, do czego to zmierza, czym to grozi. W tej chwili w Syrii jest o połowę, tylko mniej więcej połowa tych wojsk, co jest zgromadzonych przeciwko Ukrainie. Ale tam jest bardzo dużo sprzętu i naprawdę dużo dosyć wojska, żeby coś wywołać. Żyjemy naprawdę na bombie, na zapalniku. Wojna w Ukrainie. Bardzo często słyszę opinię, że a to się może nic nie zmienić, że to tak jak na Krymie, zielone ludziki przyjdą, zmieni się tylko zarząd, zmieni się władza miasta, czy zmienią się inne władze. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak dużo z tym się wiąże rzeczy, które my tak na porządku dziennym traktujemy. Nie wiem, chociażby sprawa ksiąg wieczystych, kiedy ktoś uważa, że ma dom, uważa, że ma mieszkanie gdzieś w bloku. Widzieliście pewno wszyscy, jak rakieta trafiła w wieżowiec. Kilka sekund i nie ma tego mieszkania. Wszystko się zmienia, totalnie wszystko się zmienia. Prawa własności, armia rekwiruje samochody. Wszystko dokładnie wojna zmienia. Powtórzonego prawa 27:17. Przeklęty, kto zmienia granice swojego bliźniego. Przeklęty, kto zmienia granice swojego bliźniego. To jest fragment, kiedy Izrael jeszcze przed wejściem do ziemi obiecanej gromadzi się w dolinie, a są dwie góry, Ebal i Gerazim. Też tam byliśmy w Izraelu. Z jednej góry są błogosławieństwa, z drugiej góry są przekleństwa. I to przekleństwo jest bodajże jako czwarte czy piąte. Przeklęty, kto przesuwa granice czy zmienia granice swojego bliźniego. Zrobię coś, co może nie powinienem zrobić, ale przeczytam wam fragment. Otwórzcie sobie może pierwszą Księgę Królewską, 22 rozdział. Przeczytam fragment Pisma Świętego i przeinaczę go. Przeinaczę go, specjalnie go przeinaczę, żeby pokazać coś wam, do czego, co może Pan Bóg nam to pokazuje. Pierwsza Księga Królewska, 22 rozdział i od pierwszego wersetu. Tu jest ten fragment, którym kiedyś brat się dzielił na kazaniu całkiem niedawno. Ja go przeczytam troszkę inaczej. Potem wrócimy do niego jeszcze w prawidłowej formie, tak jak on jest zapisany. Ale posłuchajcie i może śledźcie wzrokiem to, co będę czytał. A przez 3 lata nie było wojny między Ukrainą a Rosją. I w 3rd roku Łukaszenko, król Białorusi, przyjechał do króla Rosji. Wtedy król Rosji powiedział do swoich sług: czy nie wiecie, że Kijów w Ukrainie należy do nas? A my zwlekamy go z odebraniem go z ręki króla Ukrainy. Zapytał więc Łukaszenkę: czy wyruszysz ze mną na wojnę do Kijowa? Łukaszenka odpowiedział królowi Rosji: ja tak, jak i ty, mój lud tak, jak i twój lud, moje konie, jak i twoje konie. Jeszcze raz, to jest parafraza, to jest przeinaczenie. Ale zobaczcie, jak bardzo to jest aktualne. Jak bardzo to przemawia do nas. Do tego fragmentu jeszcze wrócimy, już w oryginalnej formie. Także sobie go może zaznaczcie. A ja chciałbym teraz się troszkę wrócić do historii. W 2014 roku, jak wiecie, był aneksowanie, nie wiem jak to nazwać, napaść na Ukrainę, na Krym, na Donbas, na Ługańsk, na całe te prowincje. Rosja twierdziła, że nie ma z tym nic wspólnego, że to oddolna inicjatywa tych, którzy tam mieszkali.
Ja pamiętam, że bardzo to przeżyłem wtedy, bardzo potępiałem, bardzo byłem taki jeszcze, nie wiem, czy nie do końca nawrócony, ale złożyczyłem też i Putinowi, i Rosjanom. I to był 2016 albo 17, nie pamiętam już roku, ale już 2-3 lata po tej aneksji Krymu. I Polska, znaczy nasz klub Boanerges był organizatorem spotkania ogólnoeuropejskiego wszystkich chrześcijańskich klubów motocyklowych. Pojechaliśmy i spotkaliśmy się tam, różni byli z Włoch, ze Szwecji, z Norwegii, z Francji, z Niemiec. I też był klub chrześcijański motocyklowy Disciples, czyli uczniowie z Ukrainy. Od razu można było ich rozpoznać na pierwszy rzut oka, bo no my, no widzieliście mnie czasem w stroju moim roboczym, kamizelki skórzane, obszyte. Oni mieli z dżinsów, takie jeansowe. Niektórzy nawet mieli kurtki z odprutymi rękawami i to mieli jako swoje kamizelki klubowe. I tak jakoś, nie wiem, no widziałem, że oni tak jakoś samotnie stoją, tak między sobą się tylko trzymałem. Ja kiedyś no, trochę rosyjskiego znałem, no to podchodzę do nich, tam próbowałem zagadać i okazuje się, że jeden z nich mówi, no, pytam się skąd są i tak dalej, jeden z nich mówi, a jestem z Krymu. No i ja zacząłem tam łamanym rosyjskim mówić, że no żałuję, że to co się stało, współczuję ci, potępiam Rosjan, którzy tam zaatakowali i zdobyli Krym i teraz okupują go. A on do mnie mówi, ale poczekaj. Ja jestem Rosjaninem. Ja zrobiłem krok do tyłu. Mówię, ale jak to? A jesteś chrześcijaninem? Tak, pastorem. Mną aż wstrząsnęło. Jeszcze z grzeczności zamieniłem kilka słów, ale odszedłem. Ale nie minęło godzina chyba i przy posiłku akurat tak się stało, że siadłem znowu koło niego. I zaczęliśmy rozmowę i do mnie bardzo mocno przemówiło to, co padło między nami. Chociaż wiadomo, łamanym rosyjskim, łamanym angielskim, ja trochę po polsku, on trochę po ukraińsku i staraliśmy się jakoś tam porozumieć, dogadać. Ale zaczął mi tłumaczyć, że on jest Rosjaninem, jego ojciec jest Rosjaninem, dziadek jest Rosjaninem. Cała rodzina, mówi od strony ojca, matki, wszyscy Rosjanie mieszkali na tym Krymie. I za czasów Związku Radzieckiego koegzystowali razem ze wszystkimi. Czy to jest ukraiński Krym, czy rosyjski? Mną to bardzo wstrząsnęło, to co wtedy zaczęliśmy mówić. I zmieniło moje poglądy nie na takie, że to była niesłuszna ta aneksja. Bo w sposób, w jaki to zostało dokonane, naprawdę wołał o pomstę do nieba. Natomiast do mnie bardzo przemówiło to, co Jezus nam głosi w Ewangelii. To, co już brat Adam ci wspominał. W zeszłym tygodniu mówiłem z tego 12 rozdziału Listu do Rzymian, to, co Adam przytoczył. Jak mamy traktować wrogów? Pomsta do mnie należy, mówi Pan. Do mnie należy zapłata. Aby teraz tak wejść w tą sytuację militarną, którą możemy sobie omówić, czym jest wojna, jak chrześcijanin ma postępować przy wojnie, odwołam się trochę do sytuacji militarnej na ziemiach izraelskich za czasów Jezusa. Wiemy, co tam się działo. Te ziemie były okupowane cały czas i 60 lat przed narodzeniem Chrystusa, czy 80, nie pamiętam teraz dokładnie, zmienili się panujący na tej ziemi. Macedończycy, Grecy, którzy panowali, zostali pokonani przez Rzymian. Co prawda samych walk na tej ziemi nie było, natomiast Rzymianie przejęli zarządzanie tą prowincją, jak nazywali ziemię izraelską. I zaczęli panować na tych ziemiach i mówili, że to są czasy pokoju. Mówili, że to spokój i bezpieczeństwo. Takie było zapewnienie. Zaczęli budować drogi, zaczęli odnawiać infrastrukturę, ale Żydzi walczyli. I jednym z takich ugrupowań, które walczyło z Rzymianami, byli Zeloci.
Zeloci to ugrupowanie polityczno-religijne. Stawiali sobie za cel walkę z Rzymianami oraz Żydami, którzy kolaborowali z okupantem. Stronnictwo to uformowało się w północnej Galilei. Na jego czele stał Ezechiasz i jego synowie. Byli zdania, że poddanie się niewoli oznacza zaparcie się Boga, jedynego Pana. Wierzyli również, że przez walkę przyspieszą przyjście Mesjasza. Pierwszy raz wystąpili w roku 6 pod przywództwem Judy Galilejczyka przeciwko rzymskiemu spisowi ludności przeprowadzonemu przez Kwiryniusza, który stłumił to powstanie. Z czasem wyodrębnili się jeszcze wśród nich jeszcze bardziej fanatyczni Sykariusze. Oba ugrupowania odegrały wiodącą rolę w powstaniu w latach 66-73. O spisie dokonanym przez Kwiryniusza czytamy, natomiast jest tutaj konflikt z datami, bo w Piśmie Świętym czytamy, że ten spis był wcześniej jeszcze, przed narodzeniem Jezusa i Jana Chrzciciela. Natomiast tutaj no, skopiowałem to z Wikipedii i piszą o innych datach. Natomiast chodzi bardziej o to, że Żydzi, w zasadzie Izraelczycy, bo to z dawnego Księstwa Północnego, mieli ugrupowanie, które walczyło z Rzymianami. I z nich, tak jak czytamy, wywodzą się Sykariusze. Sykariusze lub Sykaryjczycy, to z łaciny sicari, z grecka sicarioi, od łacińskiego słowa sika, krótki sztylet, radykalny odłam zelotów. Jest to żydowskie stronnictwo polityczne działające od połowy I wieku do upadku Masady w 73 roku. Szczególnie aktywni w latach 50 do 70 roku po narodzeniu Chrystusa. Do ich przywódców należeli Menachem ben Jair, Eleazar ben Jair, Szymon bar Giora. Byli zdeklarowanymi przeciwnikami władzy rzymskiej, zasadniczo obojętnymi wobec sporów religijnych. Ich sposób walki charakteryzowały mordy na przeciwnikach, zwłaszcza Żydach sprzyjających Rzymianom przy użyciu krótkich sztyletów sika. W trakcie świąt żydowskich w Jerozolimie wtapiali się w tłum i uzbrojeni w ukryte sztylety albo podrzynali swym wrogom gardła, albo wbijali im sztylety w plecy. Ze względu na ten sposób działania uważani są dziś za pierwszą organizację terrorystyczną. Podczas oblężenia Jerozolimy przez Rzymian zdecydowali o obsadzeniu stanowiska arcykapłana drogą losowania. Czyli ostatnim arcykapłanem został dzięki temu Fani, syn Samuela, kamieniarz, niepochodzący z rodu kapłańskiego. Po upadku Jerozolimy, której bronili do końca, uciekli z zelotami do Masady, gdzie walczyli aż do samobójstwa jej obrońców w 73 roku po narodzeniu Chrystusa. Na ich czele podczas tej obrony stał Eleazar ben Jair. Po upadku powstania Sykariusze jeszcze jakiś czas próbowali działać wśród diaspory w Egipcie i Cyrenie, gdzie zamierzali wywołać bunt egipskich Żydów. Koniec ich działalności nastąpił w roku 135 po narodzeniu Chrystusa wraz z upadkiem powstania Bar Kochby. Wiemy z Pisma Świętego, że zelotom był Judasz. To mamy wspomniane. A potem, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, tam strażnik, ten setnik, który aresztował Pawła, myślał, że on jest jednym z tych Sykaryjczyków. I pyta się Pawła w ten sposób, czy nie jesteś tym Egipcjaninem, który przed tymi dniami wzniecił rozruchy i wyprowadził na pustynię 4000 zabójców? To jest Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, 38 werset. To aktywne ugrupowanie. Jak widać, 4000 ludzi w tamtym czasie, no nie zmusić, ale gdzieś ogarnąć i walczyć z nimi, to było wydarzenie takie mocno zauważalne. Ale co Jezus, co apostołowie i co Jan Chrzciciel mówili o tym, jak walczyć, czy walczyć, co mówili o żołnierzach, co mówili o wojnie. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, w 6 wersecie czytamy: usłyszycie też o wojnach i pogłoski wojenne. Słyszymy o wojnach, o pogłoskach wojennych.
Ale teraz przeczytam wam cały ten kontekst od 4 wersetu. I odpowiedział im Jezus: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. I to myślę jest najważniejsze. Odpowiedział im Jezus: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. Usłyszycie też o wojnach, usłyszycie pogłoski wojenne. Ale czy macie się obawiać? Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. To są bardzo mocne słowa i chciałbym, żebyśmy sobie wzięli to do serca. Bo to, że usłyszymy o wojnach, to, że nawet może będzie nas dotyczyć ta wojna. Nie wiem, czy pomyśleliście sobie, zobaczcie, 1999 rok, Polska wstępuje do NATO, czyli 23 lata. Co by było, gdybyśmy nie wstąpili do NATO? W jakiej bylibyśmy teraz sytuacji? Uczniowie też pytają się Jezusa, czy mamy zakupić miecze. Potem w innym miejscu w innej Ewangelii czytamy, że są tu dwa miecze i Pan Jezus mówi: wystarczy, ale potem w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy także: a oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecz, a uderzywszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do niego: schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. Wielokrotnie słyszałem, że ktoś z tego fragmentu usiłuje wybudować całą teologię pacyfistów czy nieużywania w ogóle miecza. Nie, tak nie jest. To akurat w tym konkretnym przypadku Jezus wiedział, co miało na niego przyjść. Jezus wiedział, że musi wypełnić w posłuszeństwie wobec swojego Ojca to, po co przyszedł. I dlatego mówi: schowaj miecz na swoje miejsce. Dlaczego też tak mówię? Bo to, co już właśnie brat wspomniał na początku. Teraz czytamy pierwszy list do Tymoteusza. I to, co w środę przeczytaliśmy, jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero potem, jak w czwartek, jak dowiedziałem się o tej wojnie, jak w czwartek usłyszałem o tym wszystkim, wróciłem jeszcze raz do tego fragmentu. I wam też polecam. Zobaczcie, jak ten fragment oddziałowuje na nas. A potem w 5 rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza, tam w 8 wersecie, Paweł mówi o trosce wobec domowników, zwłaszcza o domowników wiary. W liście do Efezjan jest to wspomniane również. Cały kontekst tego 5 rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza jest o wdowach, bo wcześniej mówi o wdowach, o zaopatrzeniu i tak dalej, ale ten fragment, który mówi o troszczeniu się, bardzo wyraźnie pokazuje nam, że tu chodzi też nie tylko o sprawy wyżywienia, ale też i obronę. Obronę konieczną. Kiedy żołnierze przychodzą do Jana Chrzciciela i pytają się: a my, co mamy czynić? Jan mówi im: poprzestawajcie na waszym żołdzie. Nie wiem, czy oglądacie teraz te filmiki, które tam są wrzucane właśnie z Ukrainy. Młode chłopaki, 21 lat, 22, teraz co aresztowali ich, bodajże czołgiści to byli, którzy zostali pojmani do niewoli. Niektórzy z nich twierdzą, że oni dalej myśleli, że są na ćwiczeniach. Niektórzy z nich, nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale twierdzą, że ich przywódcy im mówią, że to są jakieś tylko misja pokojowa i tak dalej, i tak dalej. Są wystraszeni. Jednemu z nich dali telefon. Mówi: dzwoń do rodziców. I na żywo jest ten filmik filmowany, jak ten jeniec dzwoni. Mama się pyta: gdzie jesteś? On mówi: w Ukrainie. Co? Jestem aresztowany, jestem w niewoli. Co?
tam mało kto wie, co robi. Poprzestawajcie na waszym żołdzie, ale też i miejcie rozum. I wielu też jest takich, którzy porzuciło swoje ubrania wojskowe, broń i uciekli z miejsca walki, kiedy się przekonali, dla kogo i za co i po co mają, zostali skierowani do walki. Czytamy też w Dziejach Apostolskich o Korneliuszu, setniku rzymskim. Czytamy o nim, że to jest bogobojny, prawy człowiek, Rzymianin, poganin, ale jednak bogobojny. I czytamy, że jego dom też był bogobojny i co najmniej jeden z żołnierzy podlegających Korneliuszowi, ten, który poszedł z domownikami po Pawła, też jest napisany, że jest bogobojnym żołnierzem. Kiedy, nie przepraszam, nie po Pawła, po Piotra, pomyliłem. Kiedy Piotr przychodzi do Korneliusza, to dostaje jaki nakaz? Nikogo nie nazywaj skalanym lub nieczystym. Ciężko jest modlić się o swoich wrogów, ciężko jest modlić się o swoich prześladowców. Ale czy mamy tyle wiary, żeby modlić się o Putina? Już może Polacy, może jeszcze mniej, ale czy Ukraina powinna modlić się za Putina? Kiedy, dopóki żyje jeszcze, ma szansę nawrócenia. A modlitwa wiemy, że ma moc. Zaraz będziemy czytać w Starym Testamencie, jak Pan zmieniał serca królów, jak Pan walczył za Izraela. Oczywiście nie porównujemy Ukrainy do Izraela, ale chodzi nam o sytuację wojenną, o to, co się dzieje podczas wojny. I zobaczcie też w tej sytuacji z Korneliuszem, kiedy Korneliusz wzywa Piotra do siebie, gdyby nie ta okupacja, nie byłoby tam Korneliusza i nie byłoby jego nawrócenia. Nie byłoby tego, co jest opisane, że Duch Święty stąpił na niego, na cały jego dom i na wszystkich tam przebywających. Pan Bóg nawet z sytuacji wojennej, nawet z sytuacji okupacji wyprowadzi coś dobrego. I teraz pomówimy sobie o tym, jak chrześcijanin ma podchodzić do sprawy wojny i obrony. Cały ten przekaz Pisma Świętego, który mamy dostępny, który czytamy, mówi nam o tym, że atak, nieuprawniony atak jest niedozwolony. Mamy i zarówno od przykazań otrzymanych przez Mojżesza na tablicach. Nie zabijaj, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Ale mamy też i zdanie o w Ewangelii nadstawieniu drugiego policzka. Też tutaj z tego miejsca było bardzo dobre kazanie na ten temat głoszone. To, co czytaliśmy wcześniej o obronie rodziny, czyli o troszczeniu się o domowników. I w modlitwie Ojcze Nasz mamy bardzo znamienne słowa. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Czy potrafisz, czy ja potrafię przebaczyć winowajcom? Jezus modlił się z krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, co czynią. Zaślepieni są. Może omotani przez rządzących, przez tych, którzy chcą jakieś chwały, czy chcą się zapisać na kartach historii. Nieważne jak. Może chcą się zapisać niechlubnie. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Tak jak już też brat wspomniał na początku, w internecie, na Facebooku jest wojenka. Jedni sobie nakładają na swoje zdjęcie tam profilowe flagi z Ukrainą, a inni piszą im, to w takim razie jedźcie na Wołyń. Bardzo często ludzie zapominają o tym, co robili złego,
a wytykają palcem innym to, co tamci robią złego. Ja nie chcę tutaj wchodzić w dywagacje historyczne odnośnie Wołynia i tych wszystkich sytuacji, ale opisane to jest dobrze i Polacy też nie są bez winy. Kiedy to się zaczynało wszystko, fakt, że to Ukraińcy pierwsi napadli na wioskę, zabili, bodaj, nie pamiętam teraz, 50 czy 70 osób. W odwecie Polacy napadli na dużo większą miejscowość i ponad 100 osób wymordowali. No to kto jest winny? Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Ja sam miałem taki też przypadek, że z jednym znajomym, w zasadzie znaczy no, znamy się, nie wiem, około pół roku może, ale zacząłem z nim dyskutować. On właśnie mocno argumentował Wołyniem i innymi rzeczami, żeby nie wspierać Ukrainy. Odnosił się do różnych tam rzeczy. Skończyło się tym, że usunąłem go z grona znajomych. Po pierwszym, po drugim napomnieniu jednak nie warto. Jeżeli ktoś jest nieprzekonany, a twierdzi, że jest chrześcijaninem, bo to jest nawet jeden z tam ze starszych jednej społeczności. I twierdzi, że jest chrześcijaninem, a nie stosuje się do słów Pana Jezusa i do tego, co powinien odmawiać. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Wojna to nie jest zabawa i to naprawdę jest ostateczność. Kiedy w drugiej księdze Samuelowej, w drugim rozdziale czytamy, jak Joab i Abner spotkali się z wojskami przeciwnymi, wojska Dawida i wojska Saulowe po przeciwnej stronie jeziora. Joab z Abnerem ustalili, że a to niech młodzi wystąpią i niech zaczną walczyć między sobą. Dla sportu, dla zabawy. Wystąpili młodzi i każdy ugodził swojego przeciwnika w brzuch tak, że ten zmarł. Wszyscy wtedy zginęli. Taka to jest zabawa. Wojna to nie jest zabawa. To nie jest narzędzie do realizacji jakichś swoich pragnień. W Piśmie Świętym czytamy też o mieczu ducha. Czytamy też, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Co nam to ma powiedzieć? Słowo Boże, którym potem w Apokalipsie na przykład czytamy, że Jezus używa do walki. To jest nasz oręż. Wspomnę teraz krótko o pierwszych wojnach narodu izraelskiego. Samo to, kiedy wychodzili z Egiptu. Znamy doskonale tę sytuację, nie będziemy tego odczytywać. Ale zobaczcie, ściga ich wtedy najpotężniejsza albo jedna z najpotężniejszych armii świata, wojsko egipskie. Ścigają ich i są tak blisko, że Izraelici nawet widzą ich. Zaczynają marudzić, zaczynają wołać do Pana Boga. Wiemy, jak to się kończy. Izraelici nawet miecza nie podnieśli na nich, a całe to wojsko zostało wygubione przez Pana w Morzu Czerwonym. Potem mają różne potyczki, kiedy idą przez pustynię, przez ten czas 40 lat, kiedy zmierzają do Ziemi Wybranej. Wchodzą przez Jordan i pierwsze, co ich czeka, to Jerycho. Zawalczyli coś? Nie. W posłuszeństwie chodzili 6 razy dookoła, za 7 razem 3 razy i wznieśli okrzyk, tak jak Pan Bóg im powiedział. W posłuszeństwie tych Izraelitów, którzy tam chodzili, Pan Bóg zwyciężył. Pan Bóg pokazał swoją moc. Mury runęły, oni tylko wbiegli i dobili tych wszystkich niespodziewających się niczego mieszkańców Jerycha. Ale zaraz potem czytamy o takim mieście, które ma krótką nazwę i było dużo mniejsze, Ai. I uznali, że tam, skoro takim w Jerychu fajnie poszło, Pan Bóg za nich walczył, no to malutka garstka wystarczy. Ale nie wiedzieli o jednym, że jeden z żołnierzy, jeden
z synów izraelskich sprzeniewierzył się posłuszeństwu. Mieli nakaz, żeby nie brać niczego z tego miasta. Jeden z żołnierzy wziął coś i Izrael poległ w pierwszej bitwie pod Aj. Druga bitwa, również polegli. Dopiero kiedy się pytali Pana, kiedy usunęli nieposłuszeństwo względem siebie, względem Pana Boga, dopiero wtedy Pan Bóg dał im to miejscowość Aj w ich ręce. Potem czytamy o Gedeonie. Kiedy miał iść walczyć, Pan Bóg mówi, nie, za duża jest ta armia, bo wtedy chwała będzie dla was, a nie dla mnie. I zostało tylko 300 dzielnych wojowników i wtedy Pan Bóg pokazał, że walczy za Izraela. Jakie Pan Bóg dał prawa i przepisy dotyczące wojen? W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowa, w 24 rozdziale jest jedno prawo, które bardzo często się potem powtarza. To jest 5 werset. Mężczyzna, który niedawno się ożenił, nie pójdzie na wojnę, ani nie będzie obciążony żadnym obowiązkiem pracy. Będzie wolny w swoim domu przez jeden rok i będzie cieszyć się swoją żoną, którą pojął. To prawo bardzo często jest wykorzystywane, potem jeszcze wspomniane wiele razy. I z tego, co wiem, to w niektórych krajach też jest to przyjęte, że właśnie zwolnić od służby wojskowej. Nie wiem, czy w Polsce tak jest, nie pamiętam, ale na przykład studia zwalniają i chyba świeże za mąż pójście też zwalnia ze służby wojskowej. Potem w 20 rozdziale Księdze Powtórzonego Prawa czytamy takie słowa, które Pan przekazał Mojżeszowi. Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie, rydwany i lud liczniejszy od ciebie, nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu. A gdy będziecie zbliżać się do walki, kapłan wystąpi i przemówi do ludu i powie do niego, słuchaj Izraelu, dziś staczacie bitwę ze swymi wrogami. Niech wasze serce nie słabnie, nie bójcie się, nie trwóżcie, ani nie lękajcie się ich. Gdyż Pan, wasz Bóg, idzie z wami, aby za was walczyć z waszymi wrogami i was wybawić. Dowódcy również przemówią do ludu i powiedzą, jeśli jest ktoś, kto zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, aby nie zginął w bitwie i aby ktoś inny go nie poświęcił. Albo jeśli jest ktoś, kto zasadził winnicę i jeszcze nie spożywał z niej owocu, niech wraca do swojego domu, by nie zginął w bitwie i aby ktoś inny z niej nie spożywał. Albo jeśli jest ktoś, kto poślubił żonę, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie i wraca do swego domu, by nie zginął w bitwie i aby inny jej nie pojął. Te wszystkie rzeczy wydają się takie naturalne, to co ma zwolnić. Ale teraz posłuchajcie 8 wersetu, gdzie Pan Bóg przekazuje Mojżeszowi te wszystkie informacje. Dowódcy jeszcze niech przemówią do ludu i powiedzą, jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie i wraca do swego domu, aby serce jego braci nie było słabe, jak jego serce jest słabe. Kiedy wyszukiwałem te wersety, kiedy wyszukiwałem te fragmenty Pisma Świętego, którymi mógłbym się podzielić, ten werset bardzo do mnie przemówił i od razu przyszedł mi na myśl Włodymir Zieleński. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie, nie chcę mówić przeciwko komuś, ale naszego prezydenta w takiej sytuacji, czy innych naszych rządzących. Jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie i wraca. Dlaczego? Żeby nie odbierać ducha walki innym. Wiadomo, że sporo ludzi by to wykorzystało. Powiedziało, dobrze, ja jestem lękliwy, wracam, nie chcę walczyć. Właśnie ta postawa Zieleńskiego. Amerykanie ofiarowali mu, że przerzucą tam Marines i gdzieś tam go uchronią od tego, gdzieś przerzucą go w inne miejsce. Odmówił. Powiedział, że tu jest mój kraj, tu jest moja ziemia i tu będę walczył razem z moimi żołnierzami.
Czytamy dalej jeszcze kilka wersów. A gdy dowódcy przestaną mówić do ludu, wtedy wyznaczą dowódców wojsk na czele ludu. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby je zdobyć, zaoferujesz mu pokój. A jeśli odpowie ci pokojem i otworzy ci bramę, wtedy cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. Jeśli jednak nie zawrze z tobą pokoju, lecz wznieci przeciw tobie wojnę, oblegniesz je. A gdy Pan twój Bóg wyda je w twoje ręce, zabijesz w nim każdego mężczyznę ostrzem miecza. Tylko kobiety, dzieci, bydło oraz wszystko, co będzie w mieście, cały łup z niego weźmiesz sobie jako zdobycz. I będziesz jadł z łupu swoich wrogów, których daje ci Pan twój Bóg. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. Zapomniałem powiedzieć wcześniej, że to jest mowa przed wejściem, przed przejściem przez Jordan i przed objęciem Ziemi Obiecanej. Bo to jeszcze mówi Pan Bóg do Mojżesza, kiedy on przekazuje te wszystkie prawa. I tam były wylistowane miejscowości, tam był ten cały okręg, gdzie Izraelici mieli wybić doszczętnie wszystko. Natomiast tutaj jest mowa o tym, jak Izraelici poszerzają swoje granice, bo Pan Bóg powiedział do nich, nie dam wam tej ziemi natychmiast całej, bo rozpanoszyłyby się tam dzikie zwierzęta i tak dalej. Będę dawał wam tą ziemię stopniowo, ale macie być posłusznymi i wypełniać moje polecenia w stosunku do tych narodów. I 16 werset. Ale z miast tych narodów, które Pan twój Bóg daje ci w dziedzictwo, żadnej duszy nie zostawisz przy życiu. Lecz doszczętnie je wytępisz. Hetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów, jak nakazał Pan twój Bóg. Aby nie uczyli was czynić według wszystkich swoich obrzydliwości, jakie czynili swoim Bogom i abyście nie zgrzeszyli przeciw Panu swojemu Bogu. Gdy przez wiele dni będziesz oblegał jakieś miasto, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew, wycinając je siekierą. Będziesz bowiem z nich jeść, więc nie wycinaj ich, bo drzewa polne są dla życia człowieka, aby ich użyć do oblężenia. Tylko te drzewa, o których wiesz, że nie rodzą owoców, zniszczysz i wytniesz i zbudujesz narzędzia przeciwko temu miastu, które z tobą walczy, aż je opanujesz. To, co mówiłem na początku, Pan Bóg dopuszcza obronę, ale to, co teraz na przykład czytamy, Pan Bóg mówi o tym, jak mają przejąć tą ziemię, do której wchodzą. Zaskakujący jest ten fragment o drzewach, żeby nie niszczyć tego, z czego potem będą jedli. Normalnym zwyczajem ludów wtedy postępującym było tak, że podchodzili pod miasto, to miasto się zamykało, a oblegający budowali maszyny oblężnicze, żeby dostać się właśnie na wysokość murów, czy żeby strzelać na tej wysokości. Pan Bóg mówi nie, zostaw te drzewa i zobaczysz, jak ja będę walczył za ciebie i dam ci te miasta. Ale bądź mi posłuszny. Ja ci ten kraj daję stopniowo, nie nagle. Czy Izrael posłuchał tego, co przekazał Mojżesz od Pana Boga? Wiemy, że nie. I potem w Księdze Sędziów, w 3 rozdziale, czytamy takie słowa. A oto narody, które Pan pozostawił, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan. Aby pokolenia synów Izraela ich doświadczyły, aby nauczyły się sztuki wojennej, te, której przedtem nie zaznały. 5 książąt filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chwici, mieszkający na górze Libanu, od góry Baal Hermon aż do wejścia do Hamat. Oni pozostali, aby przez nich doświadczyć Izraela, by poznać, czy będą posłuszni przykazaniom Pana, które dał ich ojcom przez Mojżesza. Niewiele lat upłynęło od tego czasu. A Izrael już nie pamiętał tego wszystkiego. Nie pamiętał tego wszystkiego, co Pan przekazał Mojżeszowi, co mieli spełniać, w czym mieli być posłuszni. I dlatego Pan Bóg powiedział, że będzie ich kształtował przez tych, których mieli usunąć, których mieli wytępić, a jednak pozostawili
i nie zabili ich. Potem, kiedy czytamy o innych wojnach prowadzonych przez Izrael w Starym Testamencie, to taką najbardziej chyba znaną potyczką jest, już wspomniana tutaj wcześniej, potyczka Dawida z Goliatem. To jest pierwsza księga Samuelowa, 17 rozdział. 43 werset. I Filistyn powiedział do Dawida: czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I przeklinał Filistyn Dawida przez swoich bogów. Filistyn powiedział jeszcze do Dawida: chodź do mnie, a dam twoje ciało ptakom powietrznym i zwierzętom polnym. Wtedy Dawid odpowiedział Filistynowi: ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie. Dziś Pan wyda cię w moje ręce, a ja cię zabiję i odetnę ci głowę. A dam dzisiaj trupy wojsk Filistynów ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom i cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu. I całe to zgromadzenie pozna, że nie mieczem ani włócznią wybawia Pan, gdyż walka należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Kiedy Filistyn mówił słowa, co zrobi z Dawidem, to używa właśnie tych słów, że odda ptakom i dzikim zwierzętom jego ciało. Dawid mówi: nie, ta walka jest Pana. Kiedy ja cię zabiję, wszystkich Filistynów poległych Pan wyda w moje ręce. Tak, a dam dzisiaj trupy wojsk Filistynów ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu. Bardzo mocny jest to fragment, ale bardzo znany też i wiemy, że tu nie chodziło o pokaz siły, o przewagę, o spryt. Tu chodziło o pokazanie wielkości i mocy Bożej. Naród izraelski wtedy bronił się przed Filistynami. Bardzo ważna jest intencja walki, bardzo ważna jest intencja wojny. I bardzo ważne jest to, żeby to Pan Bóg był uwielbiony we wszystkim. Otwórzmy sobie taki dłuższy fragment, będzie teraz z drugiej Księgi Królewskiej, 6 rozdział. Tam jest też... Znaczy w tym fragmencie widzimy kilka sytuacji, które możemy odnieść też do obecnej sytuacji walki w Ukrainie. Ale przeczytajmy sobie go. Druga Księga Królewska, 6 rozdział od 9 wersetu. Wtedy mąż Boży posłał do króla Izraela wiadomość: strzeż się przechodzić przez to miejsce, bo tam Syryjczycy, Aram inaczej, zrobili zasadzkę. Posłał więc król Izraela na to miejsce, o którym mu powiedział mąż Boży, ostrzegając go, i król uratował się nie raz i nie dwa. Serce króla Syrii zatrwożyło się z tego powodu. Zwołał więc swoje sługi i zapytał ich: czemu mi nie powiecie, kto z nas donosi królowi Izraela? Jeden z jego sług odpowiedział: nikt, mój panie królu. To prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, oznajmia królowi Izraela słowa, które wypowiadasz w swoim pokoju sypialnym. On odpowiedział: idźcie i dowiedzcie się, gdzie on jest, abym posłał po niego i pojmał go. I doniesiono mu: oto jest w Dotan. Posłał więc tam konie i rydwany i znaczny oddział wojska, wyruszyli w nocy i oblegli miasto. Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego: ach, mój panie, cóż mamy czynić? Odpowiedział Elizeusz: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Jeszcze raz ten 16 werset. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I wtedy modlił się Elizeusz: panie, otwórz proszę jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył. Oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. A gdy Syryjczycy zeszli do niego, Elizeusz modlił się do Pana i powiedział: proszę, dotknij ten lud ślepotą. I Pan dotknął go ślepotą według słowa Elizeusza. Wtedy Elizeusz powiedział do nich:
To nie ta droga, ani to miasto. Pójdźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. A gdy weszli do Samarii, Elzeusz powiedział: Panie, otwórz im oczy, aby przejrzeli. Pan otworzył im oczy i zobaczyli, że są w środku Samarii. Gdy król Izraela zobaczył ich, zapytał Elzeusza: czy mam ich zabić, mój ojcze? Odpowiedział: nie zabijaj. Czy zabijasz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Połóż przed nimi chleb i wodę, aby jedli i pili i wrócili do swojego pana. Przygotował więc dla nich wielką ucztę, a gdy jedli i pili, odprawił ich i poszli do swego pana. Ten wers jeszcze ma jedno zdanie, za chwileczkę do niego wrócę. Zobaczcie tę sytuację jeszcze raz. Król syryjski dowiaduje się, że ktoś jak gdyby donosi, kapuje na niego, czy zdradza wszystkie jego zamiary królowi izraelskiemu. Jeden ze sług mówi: nie, to prorok Elzeusz. Dobra, idźcie, aresztujcie go. Poszli w nocy, przychodzą pod Dotan, tak? Tak, pod Dotan przychodzą, a sługa Elzeusza, budząc się rano, patrzy: rany, nieprzyjaciel cały otoczył to miejsce, gdzie jesteśmy. Co mamy robić? Wpada w panikę. Idzie do Elzeusza, a Elzeusz mówi: Panie, otwórz mu oczy, żeby zobaczył. I sługa widzi. Rydwan, jest co ogniste dookoła. Więcej jest tych, którzy są z nami, od tamtych. Nie bój się, nie lękaj się. I potem zaślepia Pan Bóg oczy tych wojowników wrogich. Elzeusz prowadzi ich do Samarii przed króla. Tam otwierają się ich oczy, widzą, że są otoczeni w okrążeniu. Jakie mieli myśli? No, zginiemy, no. Zostaliśmy pojmani w niewolę, wprowadzeni w błąd. Połóż przed nimi chleb i wodę i nakarm ich. I jeszcze raz teraz pełni ten 23 werset. Przygotował więc dla nich wielką ucztę, a gdy jedli i pili, odprawił ich i poszli do swojego pana. Odtąd bandy Syryjczyków już nie wpadały do ziemi Izraela. Koniec wojny. Koniec prześladowań. Na chwilkę, bo zaraz czytamy 24 werset i dalej. Ale sprawa napojenia i nakarmienia tych wrogich wojsk zakończyła wojnę. Bardzo niewygodny dla chrześcijan fragment Pisma Świętego. Tak chcielibyśmy go usunąć, może tak jak w średniowieczu usuwali fragment o cudzołożnicy. No jak to? Przecież no, trzeba ją ukamienować, prawda? Kiedy przyprowadzają cudzołożnicę do Jezusa i mówią, że właśnie ją złapali teraz na cudzołóstwie. I ją samą przyprowadzają, tego, który z nią cudzołóż nie przeprowadzili. I ten fragment z Ewangelii był usuwany wielokrotnie. Na szczęście my go znamy, wiemy, że jest. Tak samo i ten fragment. Nakarm i napój wrogów. Módl się za nich też. Ale niestety już wers dalej, kiedy w 6 rozdziale, 24 wersecie czytamy, ta historia z napadami Syryjczyków ma dalszą historię. Potem Ben-Hadad, król Syrii, zebrał całe swoje wojsko, wyruszył i obległ Samarię. I nastał wielki głód w Samarii. Tak bowiem ją oblegali, że głowa osła kosztowała 80 srebrników, a ćwierć kaba gołębiego gnoju 5 srebrników. A gdy król Izraela przechodził po murze, pewna kobieta zawołała do niego: ratuj mnie, panie mój królu. Odpowiedział: jeśli pan cię nie uratuje, jakże ja ciebie uratuję? Czy sklepiska lub stłoczni? Następnie król zapytał ją: co ci jest? I odpowiedziała: ta oto kobieta powiedziała mi: daj swojego syna, abyśmy go zjadły dzisiaj, a jutro zjemy mojego syna. Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Potem powiedziała mi na drugi dzień: daj swojego syna, abyśmy go zjadły, lecz ona ukryła swojego syna.
A gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty i kiedy przechodził po murze, lud zobaczył, że pod spodem nosi wór na swoim ciele. Wtedy król powiedział: niech mi to uczyni Bóg i tamto dorzuci, jeśli głowa Elizeusza, syna Szafata, ostoi się na nim dzisiaj. Elizeusz zaś siedział w swoim domu i starsi siedzieli razem z nim. I król wysłał przed sobą człowieka, lecz zanim posłaniec przyszedł do niego, powiedział do starszych: czy widzicie, że ten syn mordercy posłał, aby mi ucięto głowę? Uważajcie, gdy ten posłaniec przyjdzie, zamknijcie drzwi i zatrzymajcie go przed drzwiami. Czy za nim nie słychać kroków mojego pana? Bardzo często, jak dyskutuję z różnymi ludźmi, którzy kwestionują to, co jest napisane w Biblii, kwestionują prawdziwość, czy kwestionują zasadność tego, co jest napisane w Biblii, powołują się na takie fragmenty jak ten i mówią: to nie jest Bóg miłości. Zjedzmy mojego syna dzisiaj, a jutro twojego syna zjedzmy? Czy to faktycznie ma być Bóg miłości, który nam o tym mówi? Powtórzonego prawa, 28 rozdział, dwa wersety wam przeczytam. W 53 Pan Bóg, kiedy mówi, wcześniej jest kontekst o tym, żeby przestrzegać Jego przykazań i napomina, co się stanie, kiedy nie będziemy przestrzegać Jego przykazań, i mówi tak: będziesz jadł płód swojego łona, ciało swoich synów i córek, których dał ci Pan, twój Bóg, w czasie oblężenia i ucisku, jakimi twój wróg cię przytłoczy. I w 57 wersecie: i na swe łożysko, które wychodzi z niej przy porodzie, i na swoje dzieci, które urodzi. Potajemnie będzie je bowiem jeść z braku wszystkiego w czasie oblężenia i ucisku, jakimi twój wróg przytłoczy cię w twoich bramach. I tu mamy do czynienia z taką sytuacją właśnie. Izrael, Królestwo Północne w swojej stolicy Samarii, sprzeniewierzył się bardzo Bogu, Jego przekazaniom, i Pan Bóg go karze w ten sposób. Tak czytamy, że wielki głód nastał w Samarii, bo została oblężona, pozbawiona dopływu jedzenia, pozbawiona wody, tak, że aż jedli wasze własne dzieci. I w tym przypadku król już nie dziękuje prorokowi Elizeuszowi za to, co przedtem było, że pokazywał mu, że zasadzki były na niego i tak dalej. Tutaj król szuka winnego. Idźcie po tego proroka. Jego głowa niech spadnie. Niech mi to uczyni Bóg i tamto dorzuci, jeśli głowa Elizeusza, syna Szafata, ostoi się na nim dzisiaj. Ale poczytajmy dalej tę historię. A gdy jeszcze z nimi rozmawiał, czyli Elizeusz, oto posłaniec przybył do niego i powiedział: to nieszczęście jest od Pana. Czego mam jeszcze oczekiwać od Pana? Wtedy Elizeusz powiedział: słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan: jutro o tej porze w bramie Samarii jedna miara mąki pszennej będzie za jednego sykla i dwie miary jęczmienia też za sykla. Wówczas książę, na którego ramieniu król się wspierał, odezwał się do męża Bożego: choćby Pan zrobił okna w niebie, czy mogłoby się tak stać? Odpowiedział mu: oto zobaczysz to na własne oczy, ale jeść z tego nie będziesz. Jeszcze raz ta sytuacja, wyobraźmy sobie. Oblężone miasto dookoła. Wojska wielokrotnie liczniejsze od tych, które bronią miasta. Miasto pozbawione dostaw, pozbawione wody, pozbawione wszystkiego. Ludzie jedzą już własne dzieci. I nagle prorok mówi... Aha, i wcześniej były podane cena tam za... Głowa osła kosztowała 80 srebrników, strasznie dużo, a ćwierć kaba gołębiego gnoju, 5 srebrników. Takie były ceny pseudożywności. No bo... I prorok mówi, że tutaj, w tej chwili, jutro o tej porze cena żywności będzie normalna, bardzo mała. Niemożliwe. Wojna i takie rzeczy... Pan Bóg może to uczynić? I ten książę, który to usłyszał, powiedział: czy Pan zrobi okna w niebie? Ale czytajmy dalej.
7 rozdział, 3 werset. A było czterech trędowatych mężczyzn u wejścia bramy. Mówili oni jeden do drugiego, po co tu siedzimy, aż umrzemy? Jeśli powiemy, wejdziemy do miasta, w mieście jest głód i tam umrzemy. Jeśli zostaniemy tu, również umrzemy. Teraz więc chodźcie i przejdźmy do obozu Syryjczyków. Jeśli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeśli nas zabiją, umrzemy. Wstali więc o zmierzchu, aby przejść do obozu Syryjczyków. A gdy dotarli do krańca obozu Syryjczyków, oto nikogo tam nie było. Pan bowiem sprawił, że w obozie Syryjczyków słychać było turkot rydwanów, tętent koni i gwar wielkiego wojska. I mówili jeden do drugiego, oto król Izraela najął przeciwko nam królów chetyckich i królów Egiptu, aby na nas napadli. Wstali więc i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie i osły, cały obóz, tak jak był, i uciekli, aby ratować swoje życie. A gdy trędowaci dotarli do krańca obozu, weszli do jednego namiotu, jedli, pili, wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, po czym poszli i ukryli to. Następnie wrócili, weszli do drugiego namiotu, również wynieśli stamtąd łup, odeszli i ukryli go. Wtedy powiedzieli jeden do drugiego, niedobrze czynimy. Ten dzień jest dniem dobrej nowiny, a my milczymy. Jeśli będziemy czekać aż do brzasku, spotka nas kara. Chodźcie więc teraz, pójdziemy i opowiadajmy o tym domowi króla. Przyszli więc i zawołali na strażnika bramy miejskiej. Powiedzieli im, przyszliśmy do obozu Syryjczyków, a oto nikogo tam nie było. Nie słychać było głosu ludzkiego, widzieliśmy tylko uwiązane konie i osły oraz namioty, tak jak były. Wtedy zawołał on innych strażników, a ci opowiedzieli o tym we wnętrzu domu króla. Wówczas król wstał w nocy i powiedział do swoich sług, powiem wam, co nam uczynili Syryjczycy. Wiedzą, że głodujemy. Wyszli więc z obozu i ukryli się w polu, mówiąc, gdy wyjdą z miasta, pojmiemy ich żywych i wejdziemy do miasta. Jeden z jego sług odpowiedział, niech wezmą proszę 5 spośród reszty koni, które zostały w mieście. Oto są one jak całe mnóstwo Izraela, które zostało w nim. Oto są one jak całe mnóstwo Izraela, które już zginęło. Wyślemy je i zobaczymy. Wzięli więc 2 konie zaprzęgowe, które król posłał do obozu Syryjczyków, mówiąc, idźcie i zobaczcie. Szli za nimi aż do Jordanu. A oto cała droga była pełna szat i naczyń, które Syryjczycy porzucili w pośpiechu. Wtedy posłańcy wrócili i oznajmili to królowi. Wówczas lud wyszedł i złupił obóz Syryjczyków. I jedna miara mąki pszennej była za sykla i 2 miary jęczmienia za sykla według słowa Pana. A król ustanowił tego księcia, na którego ramieniu się wspierał, nadzorcą bramy. Lud jednak zadeptał go w bramie na śmierć, jak powiedział mąż Boży, który o tym mówił, gdy król zszedł do niego. I stało się tak, jak powiedział królowi mąż Boży. 2 miary jęczmienia za sykla i 1 miara mąki pszennej za sykla będą jutro o tej porze w bramie Samarii. Wtedy, przed tym wydarzeniem, ten książę odpowiedział mężowi Bożemu, choćby Pan zrobił okna w niebie, czy mogłoby się tak stać? Odpowiedział Elizeusz, oto zobaczysz to na własne oczy, ale jeść z tego nie będziesz. I tak się z nim stało. Lud bowiem zadeptał go w bramie i książę umarł. Tak jak mówiłem wcześniej, ludzie, którzy usiłują walczyć z chrześcijanami, mówią, że takie fragmenty jak ten są okropne. Ale nie patrzmy na to, jak się zaczynał ten fragment. Patrzmy na to, jak się skończył. Skończył się chwałą Bożą. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o proroctwie. Właśnie prorok Elizeusz prorokował. Jutro o tej porze będą takie i takie ceny żywności. Uwierzcie. Bądźcie posłuszni. Jak zwykle, zostało mi przygotowanego trochę więcej, ale czas nas goni. Może zakończymy na tym właśnie wydarzeniu. Wojna. Niech nie budzi w nas strachu. Wojna jest straszną rzeczą. Wojna nie jest zabawą. Wojnę wzniecają ci, którzy może nie do końca wiedzą, co chcą, albo gardzą innymi. Tak jak czytaliśmy tą pierwszą Księgę Królewską w 22 rozdziale, do której już nie doszliśmy, jeden do drugiego mówi,
przecież to należy do nas. Pójdziesz ze mną po to? Wojna niesie wiele zniszczeń, wiele zła. Ale pamiętajmy, jeśli będziemy z Bogiem, Bóg będzie z nami. Amen.